Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, program W Centrum Wydarzeń. Koalicja rządząca w wyborach samorządowych zaczyna się sporo różnić. Mamy różne napięcia pomiędzy Lewicą a Platformą Obywatelską, ale też posłanka Lewicy wprost powiedziała, że jeśli chodzi o Zielony Ład, no to będzie trzeba się z nim pogodzić. Także to wobec protestów rolników. Posłuchajmy pani poseł. Musimy wprowadzać i musimy uwzględniać też postulaty różnych grup społecznych. Już ja widzę tłumy rolników, którzy będą na panią głosować. Już ja to widzę. Musimy wprowadzać te rozwiązania z Zielonego Ładu, bo jeżeli ich nie zaczniemy wprowadzać, to za chwilę rolnicy nie będą mieli co po prostu uprawiać na swojej ziemi. I tak wygląda niestety smutna rzeczywistość. A teraz z kolei kandydatka na prezydenta Warszawy, czy prezydentkę Warszawy, jakby pewnie oczekiwała ją nazwać, Magdalena Biejat, z kolejną wypowiedzią dla mediów. Posłuchajmy. Uważam, że pan prezydent mógłby być bardziej zainteresowany sprawami miasta. Wielu warszawiaków ma takie poczucie, ja wśród nich jestem, że prezydent mało się interesował Warszawą jako całością. Oczywiście wiele rzeczy się w Warszawie działo. Jest otwarta nowa, otwarta kładka rowerowa, mamy tramwaj na Wilanów, ale wiele rzeczy pozostało, leży odłogiem. To są inwestycje w tramwaje na Białołękę czy na Gocław. To są tworzenie zielonych terenów. Nadal zamiast placów mamy de facto parkingi na Placu Konstytucji czy na Placu Bankowym. To jest kwestia mieszkań, którą bardzo mocno podnoszę w tej kampanii. Pewnym zagadnieniem było to, dlaczego Lewica nie kandyduje na jednej liście z Koalicją Obywatelską. Głos w tej sprawie zabrał polityk trzeciej drogi Michał Kobosko, Polska 2050. Posłuchajmy. Zacznijmy z faktów to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach. Rzeczywiście Lewica, mówiąc kolokwialnie, zainwestowała wszystko w to, żeby pójść wspólnie z Koalicją Obywatelską do wyborów samorządowych. I rzeczywiście Lewica została wystawiona za drzwi przez pana premiera Tuska jego decyzją. Krótko mówiąc, Platforma nie zdecydowała się iść razem z Lewicą. I w tym momencie, tak to ja odczytuję, liderzy Lewicy i liderki Lewicy uznali, że jedynym tematem, który może podnieść notowania tej partii, jest aborcja. A z nami w studio kandydaci do samorządu akurat warszawskiego, Oskar Szafarowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Do Rady Miasta, ostatni na liście z Pragi Południe. Siódemeczka z Pragi Południe. I Wojciech Sawoniewicz z Nowej Lewicy do Rady Dzielnicy Mokotów, ale pierwszy na liście. Zgadza się. Sadymy Stegien i Augustówki. Tak jest. Panowie, no chyba jeśli jesteście i z Lewicy, i z Prawa i Sprawiedliwości, to co do Rafała Trzaskowskiego, pewnie moglibyśmy sformułować jakąś wspólną, krótką diagnozę jego prezydentowania w Warszawie. Jakim liderem stolicy był Rafał Trzaskowski, panie Wojciechu? Czy Rafał Trzaskowski był bardzo często nieobecny w stolicy, co widać najlepiej również w trakcie tej kampanii, że już się nawet nie kryje. To znaczy odbyło się wiele debat, nie tylko organizowanych przez Telewizję Polską, czy różnych wywiadów, których również przez organizacje młodzieżowe, skierowane media do młodzieży, jak My Politics, gdzie Rafał Trzaskowski również nie dał swoich odpowiedzi. Rafał Trzaskowski kampanię prowadził w Olsztynie, w Krakowie, ale często w Warszawie go nie ma. No i to też widać, ale ja uważam, że po prostu Warszawa zasługuje na więcej. No jeszcze więcej niż Rafał Trzaskowski. Nie, na dużo więcej niż nam dał Rafał Trzaskowski. Czy Rafał Trzaskowski zrobił w Warszawie bardzo dużo, jeśli chodzi o swój odbiór, ale uważam, że bardzo dużo spraw leży odłogiem. Skupia się na pewnych punktach zarządzania miastem, ale no, żeby zarządzać miastem, trzeba mieć pełny obraz tego, co się dzieje. No dobrze, Oskarze, ale ładnie się uśmiecha, mówi po angielsku na kongresie miast, tam Los Angeles, nie wiem, czy była Sewilla, czy Barcelona, wypowiadał się piękną angielszczyzną, mówił, czy w Warszawie potrzeba czegoś więcej, no już bez przesady. Nie, no to rzeczywiście można by tak podsumować, to jest taka argentyńska trochę prezydentura, prawda, prezydent w Buenos Aires na kongresie C40, który przyjmuje
ekoideologiczne, szalone rozwiązania, lata po całym świecie, sprowadzając naprawdę gigantyczny ślad węglowy na płonącą planetę, a w Warszawie, gdzie są realne problemy, to go nie ma, gdzie są mieszkania bez centralnego ogrzewania, gdzie brakuje opieki psychiatrycznej, psychologicznej w szkołach, co miasto mogłoby zapewnić, gdzie nie ma wymienionych kopciuchów, czy gdzie brakuje mieszkań społecznych i także miejsc parkingowych, tu go nie ma, no lata sobie po całym świecie, w ratuszu, do ratusza zagląda raz na miesiąc, żeby rzeczywiście ładnie się zaprezentować na zdjęciu i później rusza w świat, a miastem rządzą różne układy, także deweloperskie, naprawdę jak w krajach Ameryki Łacińskiej. Panowie, mam pytanie do was o słynną, legendarną kładkę pieszo-rowerową, którą przerzucono przez Wisłę. Czy byliście na niej? Czy jesteście dumni z takiego nowego przedsięwzięcia miasta stołecznego? Ja jeszcze nie byłem, nie miałem okazji. Trwa kampania, spaceruję po Mokotowie cały czas. Czy kładka, znaczy ja nie mam żadnego zarzutu do tej kładki. Uważam, że to fajnie, że ona została stworzona, no prowadzi, jednak otwiera nowe miasto warszawskie na Pragę. To myślę, że będzie spory impuls do rozwoju obu tych części Warszawy, żeby wzajemnie również skomunikować. Największy żal mam do tego, że średnio chyba zostało to przemyślane, jak ten ruch ma być tam zorganizowany. To znaczy nie ma oddzielnego ruchu pieszego. Od rowerowego. Czy kładki no, są jakimś elementem miasta? Rzeka jest, zwłaszcza w Warszawie, myślę, że rzeka powinna być, mieć jeszcze większą wagę. Rzeka zawsze łączy ludzi, to jest fajny sposób na rekreację. Uważam, że ta dzielnica Wisła, którą należałoby stworzyć, jest ważną osią tego miasta. Kładka, no, znaczy, ja nie jestem przeciwnikiem, czy też nie pędziłem, żeby się nią koniecznie szybko przejść. Myślę, że na pewno się przejdę w swoim czasie. A czy Prawo i Sprawiedliwość swoimi stopami już kładkę dotknęło? Jeszcze nie miałem tego zaszczytu, natomiast... No nie, no wszyscy o tym mówią, cała Polska to pokazuje. Kładka, kładka, a wy, którzy mnie macie tak blisko, to nawet tam nie zaszliście. Ale ja nie wiem, czy jestem godny, no to jest miś na miarę warszawskich możliwości, ale nie wiem, czy wszyscy kandydaci rzeczywiście aż tak mają wielką możliwość, żeby się zaszczycić swoją obecnością to wielkie miejsce. Natomiast mówiąc poważnie, też nie jestem jakimś gigantycznym, takim ideowym, powiedzmy, przeciwnikiem tej kładki, choć uważam, że być może most byłby bardziej rozsądną inwestycją. Wiem, że są tam pewne niedoróbki, to jest troszeczkę kompromitujące, jeśli się oddaje inwestycja, ona nie jest w pełni profesjonalnie ukończona. Paru śrubek brakuje, parę niedokręconych przy tak dużym projekcie, to pewnie w naszej Polsce. No ja wiem, no Warszawę stać, Warszawa, która ma nadwyżki budżetowe, która lekką ręką sobie wydaje, czy 400 milionów na nowe Centrum Sztuki Nowoczesnej, czy tutaj ponad 100 milionów na kładkę, 300 milionów na organizacje ideologiczne. Tak żyć. To rzeczywiście, no jest to bogate miasto, no to kto bogatemu zabroni? Pokażmy teraz fragment spotu wyborczego kandydatki do Rady Miasta, ale właśnie z Lewicy, panie Wojciechu. Oto materiał. Michał, droga wolna! Możesz jechać! Droga rowerowa nie może być torem przeszkód ani miejscem do zabawy wchowanego z przechodniami, bo to niebezpieczne. Jako warszawska lewica zadbamy o standardy bezpieczeństwa ścieżek rowerowych. Rok 2024 to chyba najwyższy czas. Panowie, ja mam do was takie trochę generacyjne pytanie. Warszawa ma budżet, jeśli się nie mylę, Oskar mnie może zaraz tu sprostuje, ale tak około 25 miliardów. No wydatki nawet więcej, 27 miliardów ponad. To jest więcej niż nie jeden kraj w Unii Europejskiej. Więcej niż na przykład Estonia, ważny, zmodernizowany kraj. Czy wy sobie wyobrażacie, że w Estonii, która ma budżet mniejszy niż Warszawa, prezydent czy parlament będzie jechał na rowerze i pokazywał, że jest dziura w drodze rowerowej, albo że kładka jest... Słuchajcie, jesteście młodym pokoleniem, które weszło w dorosłość bez dotknięcia tym dziadostwem PRL-u, tak? A politycy, którzy tu w Warszawie rządzą, mają taki horyzont. Kładka i do cholery jasnej biała farba na chodniku, żeby była ścieżka rowerowa. To jest wasz maks, tak będziecie zarządzać Warszawą? Kandydatka do Rady Miasta, no na litość boską, panie Wojciechu. Czy ja z Agatą, Łukaszem i Michałem się zgadzam. Brakuje ścieżek rowerowych w Warszawie. Ale to jest temat dla urzędnika w Radzie Dzielnicy. Panie, robimy 25 miliardów złotych w stolicy. Tu powinno być 7 linii metra, tu powinny być
ścieżki rowerowe za jednym zarazem automatycznie zrobione. O ścieżkach rowerowych właśnie mówię, dokładnie. Znaczy, ja, najlepszym przykładem jest ulica Puławska, o którą ja walczę od wielu lat. Tam, znaczy, mamy autostradę, która prowadzi przez środek Warszawy, mimo tego, że jest chodnik, w którym w pewnym momencie ma 1,5 metra szerokości. Na nim się musi zmieścić rowerzysta, mama z wózkiem i jeszcze pieszy, który się śpieszy do pracy. Ja również Puławską poruszam się często do pracy i chciałbym się poruszać rowerem, tylko że wiem, że od pewnego momentu musiałbym wjechać właśnie na tę autostradę. Ale to jest sprawa dla drugorzędnych, ale najniższych. Nie, ruch rowerowy w Warszawie rośnie. To niech ludzie chcą się zaprosił ludzie papieża chcą się, i niech pochylą się nad ścieżką rowerową. Ludzie chcą kładką, się, którą widzimy. Ważną rzeczą w mieście, jest komunikacja. Oczywiście. I sprawna komunikacja, ale również rowerowa, bo ta rośnie. W 35 roku wolnej Polski jest my musimy o takich rzeczach elementem. Rozmawiać. Znaczy mnie też to irytuje, tak? Znaczy ja uważam, że to powinien być jeden z priorytetów komunikacyjnych, czyli zlikwidacja teleportów rowerowych, wyznaczenie ścieżek dróg dla rowerów w tych miejscach, w których ich brakuje, między innymi na Starym Mokotowie. Tam jest, to jest miejsce, w którym tych ścieżek rowerowych jest prawie najmniej w całej Warszawie, jeśli chodzi o skondensowanie w tej przestrzeni. Czy naprawdę poruszanie się po mieście jest jednym z istotniejszych elementów i istotniejszych wyzwań, jakie przed zarządzaniem miastem stoją. I wyzwań jest oczywiście bardzo dużo w mieście, bo miasto to jest wielka, 25 wielka tkanka. Żrą z pieniędzy całego państwa po prostu na bardzo i wiele rzeczy o chodnikach i ale oczywiście, że tak, bo to jest istotne. Ale to jest tak samo istotne jak dopłaty dla nauczycieli, bo one też wynikają z budżetu miasta. Jak dopłaty właśnie dla organizacji pozarządowych, zarządzanie całą kulturą, która w Warszawie powinna cały czas rosnąć. Ja na przykład uważam, że wybudowanie Nowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej było ważną inwestycją. Możemy się kłócić o to, czy ta bryła nam się podoba, czy nie. Ale znaczy, według mnie inwestycje w kulturę również powinny rosnąć. Oskar Szafarowicz. Czy to jest naprawdę przykre, że kiedyś Warszawa miała Stefana Starzyńskiego, naprawdę prezydenta z ambicjami, z wielkimi wizjami, a dzisiaj mamy jakiegoś, nie wiem, aroganckiego ekoideologa na koturnach, który jedyny co potrafi, to władać pięknie francuskim, ale żadnych aspiracji warszawiaków nie realizuje. Znaczy, na przykład w momencie, kiedy dostał propozycję wykorzystania 3 miliardów złotych od rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie przyjął pobudek politycznych, a to naprawdę mogły być wielkie inwestycje. A to miało obiecywane pójść na konkretny cel? Czy oczywiście, chociażby u mnie na Gocławiu, na Pradze Południe, trzecia linia metra, obiecywana od 18 lat nieustannie przez Platformę Obywatelską, dokończenie obietnicy śródmiejskiej, od ronda Żaba do ronda Wiatraczna. Konkretne inwestycje, rewitalizacja Parku Skaryszewskiego, które naprawdę ułatwiłyby życie warszawiaków. Ale jeśli prezydent nie ma też takiej śmiałości w projektowaniu takich wizji, w kontekście chociażby Okęcia, twardo broni tego lotniska, które jest już na granicy swojej przepustowości, zamiast zgodzić się z projektem, który jest ważny strategicznie dla całej Polski, mówię o CPK, a jednocześnie zaproponować ciekawe wykorzystanie tej dzielnicy, stworzyć tam nowoczesne osiedle z usługami społecznymi, tu pewnie byśmy się z Lewicą zgodzili, które mogłoby tam powstać, na przykład tanich mieszkań społecznych na wynajem, to trwa ciągle przy tym układzie deweloperskim i przy tym lotnisku, które już naprawdę jest u granic możliwości, no to jest prezydent naprawdę takiej mikromanii. Prezydent, który odpuszcza kompletnie zaangażowanie się w to miasto, a z drugiej strony wpuszcza jedynie pewnych ideologów, których sowicie dotuje, tak jak organizacja Ostatnie Pokolenie, która oblała warszawską syrenkę, dając luksusowy apartament w centrum miasta za 5 razy niższy czynsz. Kto bogatemu zabroni? Tu pewnie Wojciech Sawoniewicz zabierze głos, bo Ostatnie Pokolenie to jednak wpisuje się w nurt takiego lewicowego światopoglądu, walki o klimat, i to oni właśnie oblali warszawską syrenkę farbą i jeszcze kilka innych tego typu akcji chyba mieli w ostatnim czasie, przerwanie koncertu. Tu są dwie ważne kwestie. Znaczy, zmiany klimatyczne są faktem i trzeba zwracać na nie uwagę. Ja uważam, że jest to rolą i organizacji pozarządowych, ale partii politycznych, działaczy politycznych i społecznych jak najbardziej. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu akcji. Jakby wszyscy skupiliśmy się na tym, że był to głupi akt wandalizmu. Nie zwróciło to uwagi, jak zresztą tutaj słyszę na temat tego, że no faktycznie średnia temperatura na Ziemi rośnie. Ja pewnie też jestem tym ekoideologiem, o którym mówisz, także znaczy ja wiem, znaczy nie muszę wierzyć, ja jeśli wiem, że zmiany klimatu istnieją. Szalony, absurdalny Zielony Ład. Popieram Zielony Ład. Będzie kosztował 32 000 złotych. Popieram Zielony Ład. Uważam, to proszę, że to ubogim zostać Polakom powiedzieć, którzy nie będą mogli jeździć autem, którym skoczą ceny energii. To nie jest prawda, na szczęście, ale 32 tysiące złotych. Ale jeśli mogę wrócić do w tak gorącym momencie, ja muszę przecinek postawić, bo czeka nas mała przerwa i wrócimy rozgrzewając dyskusję od nowa. Zostańcie państwo z nami.
Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce, program W Centrum Wydarzeń. Rolnicy negocjują z rządem, na jutro przygotowują protesty w całej Polsce, ale skoncentrowane już na politykach i na urzędnikach, by nie przeszkadzać zwykłym mieszkańcom. Natomiast relacje rolników z rozmów z politykami są dosyć dramatyczne. Posłuchajmy. Oszukali nas. Oszukali. Premier nie chce z nami rozmawiać. Oszukali nas. Rolnicy, zrozumcie, oszukali. Nie chcą naszych postulatów spełnić. Tyle wam powiemy. Naprawdę siedzimy tu do skutku, aż wreszcie premier przyjedzie i nam powie konkrety. Jeżeli nie, trudno. Jeżeli premierowi zależy na polskim rolnictwie, jeżeli zależy na Polsce, powinien tutaj być i powinien z nami rozmawiać i rozwiązywać te problemy, o których dzisiaj mówimy, o których mówimy od dawna. Mówimy od roku czasu. Tak naprawdę nic w tej kwestii nie jest robione, wręcz przeciwnie, jesteśmy lekceważeni przez pana premiera, przez rząd, przez tą koalicję, która została zawiązana, która nie spełnia żadnych oczekiwań. Zajmują się rzeczami, które są najmniej istotne w kraju, a dzisiaj tą ważną rzeczą jest polskie rolnictwo. To jest polska racja stanu, która powinna tutaj wybrzmiewać jak najgłośniej. O tym, jak rolnicy powinni funkcjonować, by ich protesty były skuteczne, mówił w telewizji w Polsce poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Bardziej uzasadnione byłyby wizyty w biurach poselskich rządzącej koalicji, posłów rządzącej koalicji. My nie tylko apelujemy do rządzących dzisiaj o to, żeby skutecznie rozwiązywać problemy polskiego rolnictwa, żeby odpowiadać na te oczekiwania polskich rolników, ale też działamy. Złożyliśmy w parlamencie projekt ustawy, który wprowadza zakaz wwozu do Polski produktów rolnych z Ukrainy. Ten projekt nie był procedowany decyzją większości parlamentu, więc dzisiaj ta większość odpowiada za problemy polskiego rolnictwa, zarówno jeśli chodzi o kwestie zalewu polskiego rynku przez produkty ukraińskie, ale również to, co dzieje się w Brukseli, czyli kwestie Zielonego Ładu, te kolejne pomysły, które de facto będą oznaczały zniszczenie rolnictwa nie tylko polskiego, ale europejskiego. Za Zielonym Ładem opowiada się Lewica, tak mówiła o tym w mediach posłanka Lewicy Paulina Matysiak. Musimy wprowadzać i musimy uwzględniać też postulaty różnych grup społecznych. Już ja widzę te tłumy rolników, którzy będą na panią głosować. Już ja to widzę. Musimy wprowadzać te rozwiązania z Zielonego Ładu, bo jeżeli ich nie zaczniemy wprowadzać, to za chwilę rolnicy nie będą mieli co po prostu uprawiać na swojej ziemi. I tak wygląda niestety smutna rzeczywistość. A z nami w studio goście, kandydaci do samorządu warszawskiego, do Rady Miasta Oskar Szafarowicz, Praga Południe, numer 7, już powiem, Wojciech Sawoniewicz, do Rady Dzielnicy Mokotów, miejsce pierwsze z Komitetu Lewicy. Oskarze, no musimy, powiedziała pani poseł, wprowadzać Zielony Ład, bo inaczej nie będzie już co uprawiać. Ocieplenie klimatu i katastrofa. Oczywiście wiemy, że to są idee tak naprawdę ekoaktywistów od lat, ale także wielkich koncernów, które za tym lobbują zdecydowanie. I to pokazuje też stawkę zarówno tych wyborów samorządowych, jak i później wyborów europejskich. Bo głos na Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę bądź Lewicę to równoznaczne to wrzucenie kartki do urny, z tym, że pozbawiamy się 32 tysięcy złotych rocznie. Bo tyle pracującego Polaka będzie kosztował Zielony Ład według Instytutu Rusow, według tej radykalnej wersji Zielonego Ładu. Czyli każdy, kto zagłosuje, czy tutaj na przedstawicieli Lewicy, czy na przedstawicieli innych opcji koalicji 13 grudnia, zagłosuje za zubożeniem każdego z nas, za wyższymi cenami energii, za zniszczeniem polskiego rolnictwa, za także być może wywłaszczaniem, ponieważ dyrektywa EPBD nakłada gigantyczne koszty przymusowych remontów domów, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na jeden dom, także wielkie koszty ogrzewania, nawet 7 tysięcy złotych rocznie dla domu jednorodzinnego wyższe koszty ogrzewania. To jest wielki program łupienia obywateli, zubożenia i pozbawienia nas wolności osobistej. 32 tysiące złotych rocznie na obywatela. W radykalnej wersji, jeśli zaakceptujemy to, co przyjęła pani wiceminister Zielińska, czyli redukcja o 90% do 2040 roku. A w Warszawie niestety orędownikiem tych zmian jest Rafał Trzaskowski, jego szalona ekoideologiczna wojna z kierowcami, strefa wykluczenia transportowego, strefa tempo 30, zwężanie ulic. Ja myślę o tej kwocie 32 tysięcy rocznie. Panie Wojciechu, miałby pan pożyczyć w razie czego? Ja nie znam takich wyliczeń, ciężko mi jest opierać francuski na... Francuski Instytut Rousseau, zresztą lewicowy. Wierzę, ale nie znam ich, nie zgłębiałem się. Ja, jeśli rozmawiamy o liczbach, to ja lubię je znać, zbadać sobie metodologię i wiedzieć, o czym mówię, żeby to skomentować. Czy Zielony Ład potrzebuje korekty?
korekty, tylko musimy sobie przypomnieć, kto odpowiada za politykę europejską w kontekście rolnictwa. Jest to Janusz Wojciechowski. Tylko że zielony ład komisarz, to nie jest komisarz, komisarz. Znaczy tak. za politykę w ramach rolnictwa odpowiada i Komisja Europejska, ale jest zielony ład. Ale również Janusz Wojciechowski, który jest przedstawicielem rodziny politycznej Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim i który za tę politykę odpowiada. I Zielony Ład oczywiście w obecnym kształcie potrzebuje korekt. Potrzebuje korekt między innymi dlatego, że obecnie rolnictwo potrzebuje większej gospodarności, to znaczy nie możemy pozwolić na to, żeby wytwarzanie jedzenia było droższe niż samo to jedzenie. Założeniem Zielonego Ładu jest doprowadzenie, zatrzymanie tej pędzącej katastrofy klimatycznej. Tutaj się nie możemy spierać. To znaczy ja rozumiem próbę ideologizacji tego, że kryzys klimatyczny się zbliża, ale na nic tam 32 tysiące złotych rocznie, jeśli taka liczba istnieje, jeśli nasze dzieci, nasze wnuki będą musiały walczyć o wodę. To znaczy my naprawdę musimy zrozumieć, że katastrofa klimatyczna kroczy. Ale Unia Europejska to jest 7% produkcji CO2 na świecie. Chiny sobie otwierają nowe elektrownie węglowe, to nie przemawia. A my co? I co w związku z tym? Czy my mamy zarządzać gospodarkę w momencie, kiedy Chiny otwierają tak naprawdę? Spłoniemy wszyscy razem, jak rozumiem, do tego chcą panowie dążyć. Chodzi o to, że my się pozbędziemy pewnych atrybutów gospodarczych. Tak, ale Unia Europejska musimy być silnym głosem, który będzie wyznaczać klimatu, dobre trendy. Ale musimy wyznaczać dobre Panie trendy. Chiny w 3 dni wydobywają tyle węgla, co my przez cały rok. Jeśli stworzymy system, który będzie sprawny, który będzie sprawiedliwy, który będzie pozwalał na strategiczny rozwój, również Unii Europejskiej w kontekście rolnictwa, naprawdę możemy być wzorem bardzo dobrych praktyk. Się będą jak, na nas. Ale rzeczywiście przywódcy chińscy idą naszym tropem. Znaczy nie wiem, czy przywódcy chińscy, ciężko mi się wypowiadać za przywódców chińskich, jacykolwiek oni by byli. Za Ursulą von der Leyen. Ja jestem obywatelem Unii Europejskiej, jestem obywatelem Polski. Uważam, że jako Polacy i jako Unia Europejska powinniśmy tworzyć dobrą, odpowiedzialną politykę. To, że ktoś popełnia błędy na świecie, nie może stanowić tego, że my mamy podążać za nim tylko kosztem zysków. Nie, po prostu klimat się zmienia przez człowieka i teraz człowiek musi to zatrzymać. Czy nam się to podoba, czy nie? Jeśli nie zatrzymamy katastrofy klimatycznej, to rolnicy będą jeszcze w jeszcze gorszej sytuacji. To znaczy na spalonej ziemi nie wyrośnie zboże. Susze dotykają Polskę nie przez to, że Ursula von der Leyen sobie coś wymyśliła, tylko dlatego, że jest coraz większy problem z zatrzymywaniem się wody w ziemi, jest coraz większy problem z używa się coraz twardszych, gorszych dla środowiska nawozów. Rozumiem postulaty rolników. Ja wiem, że chleb jest z mąki. Wiem, skąd jest mąka. Wiem, że to wszystko trzeba wyhodować. Tylko naprawdę musimy rozmawiać o długim terminie. O tym, że żyjemy w świecie... O to chciałbym zapytać. Pan chce bardzo skomplikowane. Przy planie maksimum, gdyby się udało, wtedy 7% gospodarki świata tej emisji CO2 zostanie zagospodarowane nowocześnie i zeroemisyjnie. 7%. A 93% będzie, i to się dzieje, w reakcji na Unię Europejską. W reakcji na to, że Unia Europejska wycofuje się z węgla, rynek nie znosi próżni, więc Chiny czy Stany Zjednoczone stawiają na te paliwa kopalne, które emitują tego CO2 jeszcze więcej. Czy to nie jest efekt odwrotny od zamierzonego? Nie jestem politykiem chińskim ani politykiem amerykańskim. Jestem, tak jak powtórzyłem, jestem Polakiem, dbam o to, ale żeby my nie mamy Polsce takiego na mojej wpływu na ziemi. Cały klimat. Tak, ale to nie chodzi tylko o klimat w skali globalnej, ale chodzi też o to, co się dzieje lokalnie. To, jakich nawozów używają nasi rolnicy, być może będzie potrzeba ugorowania ziemi, aby ona się w jakiś sposób odrodziła, jest wyzwaniem bardzo lokalnym. To znaczy... Na przykład to, że zboże ukraińskie jest tańsze i że wpływa tutaj do Polski, jest faktycznie problemem i na tym polscy rolnicy nie mogą tracić, to trzeba sobie powiedzieć jasno. A dlaczego jest tańsze? Bo mają więcej terenów, bo używają bardziej naturalnych nawozów. A ile wynoszą tam podatki ETS? Ciężko mi jest powiedzieć. Ale... Zero, bo nie są w Unii Europejskiej, nie mają tej polityki klimatycznej. Tak, tylko że tutaj... Gdyby nie Unia Europejska, to wielu z naszych rolników nie miałoby też tych nowoczesnych ciągników, nie miałoby dopłat. A i znowu przecież, są ci ale bogaci proszę porozmawiać, Kułacy, ale nie, proszę porozmawiać. Lewicy. Ja znam wielu rolników, mam kolegę, który zajmuje się, nie jest obszarnikiem, jest tradycyjnym rolnikiem. Oni naprawdę uważają, że Unia, i oni to wiedzą, tak, że Unia Europejska dała im naprawdę dużo, jeśli chodzi o rozwój polskiego rolnictwa. Musimy po prostu znaleźć balans.
balans, tak, żeby polski rolnik nie był na straconej pozycji w stosunku do zwłaszcza tych w Unii, ale również do tego, jakie zboże, w jakiej ilości, w jakiej cenie wpływa do Polski z Ukrainy. Tutaj muszę, oczywiście zgadzam się z jednym, że trzeba działać lokalnie, chociażby programy małej retencji, chociażby programy wymiany kopciuchów, no, chociażby w naszym mieście. No zresztą Prawo i Sprawiedliwość to realizowało, program Czyste Powietrze i ponad pół miliona wymienionych kopciuchów. Natomiast absolutnie nie mogę się zgodzić z jedną rzeczą, bo jest po prostu nieprawdą. Za politykę klimatyczną Unii Europejskiej odpowiadał komisarz do spraw środowiska, którym był Frans Timmermans. Zielony Ład nie dotyczy tylko rolnictwa, dotyczy różnych sfer, właśnie takich jak energetyka, jak budownictwo, także rolnictwo. Rozmawiamy o rolnikach, tak? I za nie, to rozmawiamy o Zielonym Janusz Ładzie. Wojciechowski. Janusz Wojciechowski nie odpowiadał za żaden element Zielonego Ładu. Po co jest w Unii Europejskiej? Po co wysłaliście takiego nieskutecznego komisarza? Nie jest nieskuteczny, jest tylko przestrzega prawa. Jest natomiast bardzo ja teraz pytam. Zielony Ład został przedstawiony w lipcu 2021 roku. To było 14 projektów rozporządzeń i dyrektyw, które wkraczały w różne aspekty naszego życia. I tak jak mówię, łączny koszt w przypadku Polski na przykład w wariancie minimum to jest 2,5 biliona euro. W wariancie maksimum kilka bilionów więcej. No gigantyczne kwoty, tak jak mówiłem, 32 tysiące złotych rocznie na każdego z nas. I te 14 rozporządzeń i dyrektyw zostało przegłosowane wbrew prawu, gdzie powinny być głosowane jednomyślnie, zastosowano głosowanie większościowe. PiS w Europarlamencie głosował przeciwko wszystkim tym rozwiązaniom. Wasi przedstawiciele, europosłowie Lewicy, także Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi, głosowali za tymi rozporządzeniami i za tymi dyrektywami. Teraz mam jedno pytanie, proste. 14 projektów rozporządzeń dyrektyw trafiły na Radę Unii Europejskiej. Ile z tych rozwiązań poparł rząd Mateusza Morawieckiego? Stenogramy są na stronach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Ciężko mi powiedzieć, nie wiem, nie jestem rzecznikiem Mateusza Morawieckiego. Tak, jaką część tego Zielonego Ładu poparł? Nie mam bladego pojęcia. Zero. Ale zero rozwiązań Zielonego Ładu. Wy to forsowaliście. Dlatego ja się nie zgadzam między innymi z Mateuszem Morawieckim, dlatego, bo ja uważam... Dlatego głos na was, to jest strata 32 tysięcy złotych rocznie. To jest zubożenie, to jest strata milionów miejsc pracy. Szanowny kolego, znaczy ja podziwiam za to szafowanie liczbami, bo to ładnie brzmi, ale jeśli chcemy... Są konkretne. Wy mówicie jakieś bajki, że płonie planeta, a nie patrzycie na zwykłego robotnika, który straci pracę, na osobę, która straci dom, bo nie będzie mogła... Wręcz przeciwnie. Na rolnika, który rolnik straci pracę w momencie, w którym zasieje zboże i nic z tego nie wyrośnie. Tutaj... Ale nie będzie mógł zasiać zboża, bo go nie będzie w ogóle na to stać. Jeszcze dom mu zabierzecie, bo będzie dyrektywa EPBD i kosztowne remonty. No i tak, szanowny panie, dlatego, że wygląda ta rozmowa. Staramy się porozmawiać, o jakimś konkrecie. Ja tu słyszę o jakichś liczbach, których nie znam. Znaczy, muszę przyznać, nie znam ich. Czy założenia Zielonego Ładu są jak najbardziej słuszne, ale zgadzam się, cały czas zgadzam się. Czy macie jakieś swoje pracowanie, dlaczego to jest korzystne? Zgadzam się z tym, że Zielony Ład należy skorygować. Między innymi, tak jak już powtarzam, pod względem tego, że rolnictwo polskie nie może być na straconej pozycji w konkurencji do rolnictwa i europejskiego, ale i tego spoza krajów Unii Europejskiej. A jak nowe podatki mają nas uczynić bardziej konkurencyjnymi? Znaczy, o nowych podatkach to najlepiej powinien się wypowiedzieć premier Mateusz Morawiecki, który bo nie był zgodził królem, się na żaden z królem tych opodatkowania. Ale znaczy, ciężko mi powiedzieć, tak jak mówię, ja nie jestem rzecznikiem Mateusza Morawieckiego. Głównie podatki ETS. Nie jestem rzecznikiem Mateusza Morawieckiego, ale nie jestem też rzecznikiem Janusza Wojciechowskiego. To ja w takim razie nie rozumiem. Zielony Ład to jest rozszerzenie systemu ETS na inne obszary. Rozumiem, prawda? Że staramy się udowodnić, jak nieskutecznie był PiS, tak? I w polityce europejskiej. I... PiS szanował prawo, no to jeśli szanowanie prawa jest nieskutecznością, no to w pewnym sensie tak. Ale Zielony Ład to jest głównie rozszerzenie tych podatków ETS na kolejne branże. Także na rolnictwo, na budownictwo. No to ja mam proste pytanie. Jak nowe podatki mają uczynić jakąś gałąź gospodarki bardziej konkurencyjną? Budowanie sprawiedliwości, również w systemie fiskalnym, to jest tworzenie jakiegoś systemu podatkowego. Bardzo różnego, tak? Znaczy ja nie jestem ekspertem od Zielonego Ładu. Na rolnictwie się nie znam. Słucham tego, co mi mówią eksperci. I eksperci mówią jasno i klarownie. Zielony Ład ma bardzo dobre założenia. Powinien być wprowadzony. Chętnie poznam tych ekspertów. Ależ chętnie. Nie I mam tu chyba zaprosimy sobie, ale się na za tydzień, panowie, z tymi może nazwiskami, liczbami, bo czas nas dopadł. Gorąca bardzo dyskusja młodego pokolenia o Zielonym Ładzie i przyszłości Polski, Europy i całej planety. Tylko w telewizji w Polsce. Telewizja w Polsce wraca po przerwie. Zostańcie państwo z nami.